Do dyżurnego letniskiej policji dotarło zgłoszenie kolizji we wsi Spalona. Sprawca miał uderzyć Mercedesem w inny jadący samochód i uciec z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze wiedzieli, gdzie mieszka mężczyzna, ale nie zastali go na miejscu, ruszyli zatem dalej ulicą Rybińską. Z naprzeciwka jechał pojazd ciągnący przyczepę kempingową. Policjanci zjechali do krawędzi jezdni, natomiast w tym momencie za tego pojazdu, który ciągnął przyczepę kempingową, wyjechał poszukiwany przez funkcjonariuszy Mercedes. Policjanci rozpoznali w kierowcy sprawcę poprzedniej kolizji, ten spanikował i najpierw uderzył w auto z przyczepą, a później z całym impetem wjechał w radiowóz. Policjanci zostali zabrani do szpitala. Na szczęście ich życiu ani zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna został zatrzymany. Jak się okazało, miał on prawie promil alkoholu w wydechanym powietrzu. Nieodpowiedzialny kierowca Mercedesa tym razem odpowie. Nie tylko jednak za spowodowanie kolizji, ale i jazdę na podwójnym gazie.